Cześć, witajcie, z tej strony Radek. Mamy dzisiaj 22 października po godzinie 17. Jest strasznie zimno, wieje, nie wiem jak mnie będzie słychać, ja tu próbuję coś nagrywać. A co to, zaraz się przekonacie. Jedzie tutaj maszyna do nas na pole. Zaczynamy kosić dzisiaj kukurydzę, mieliśmy zaczynać właśnie maszyną, która tutaj jedzie. Nie zdążymy niestety u mnie pokosić tą maszyną, która jedzie na pole. Będziemy kosić tukanem szwagra, ale szwagier do mnie zadzwonił i mówi: słuchaj, nie dam rady do ciebie podjechać, już nie damy rady nim u ciebie tam pokosić, bo tutaj musimy tu u państwa skosić, szwagier musi. No, słychać już kombajn, że jedzie, bo cofa, słychać piszczałkę, tutaj musimy u państwa skosić, tutaj jest hektar bodajże, czy 1,5 hektara. No i przyjechałem, bo mówię, że jak już nie będę miał okazji, to mówię, chcę coś nagrać, jak to, co to za kombajn, chcę wam jakoś pokazać, sam nawet na żywo nie widziałem, a będzie możliwość zobaczenia tego kombajnu na pokazach AgroKrak w Prusach pod Krakowem w województwie małopolskim. Jutro, w sobotę 23 października od godziny bodajże 10 do 16. Także kombajn prawdopodobnie właśnie to będzie ten. A co to za maszyna, to już może się domyślacie. Ja nie wiem, czy teraz nie zastopuję troszeczkę na chwilkę kamery, bo myślałem, że już będzie tutaj jechał, bo widziałem go na drodze, że już tam jedzie. Ale tam jest ciasny wjazdek, dlatego pewnie czeka. Dobra, to ja się na chwilkę z wami żegnam i zaraz się widzimy, jak tu maszyna będzie dojeżdżała na pole. Jestem z powrotem, nawet nie opłacało się wyłączać kamery. Maszyna już jedzie. Nie wiem, czy na kamerze to będzie widać, ale maszyna jest tutaj już z niedaleko. Ja tutaj sobie przygotowałem telefon, zrobię miniaturkę, żebym miał co dodać. Zobaczymy, czy to będzie tutaj, czy może na tle kukurydzy. Dobra, złapę ostrość. A maszyna jaka? No to już wam pokazuję. Jest to nowy Class Trion, model bodajże 660, tak jak możecie zobaczyć. Szwagier za sterami, pan operator jedzie z nim razem w kombajnie. No a ja biegnę coś wam pokazać. Maszyna, powiem wam, nie spodziewałem się, że będzie takich gabarytów. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać, bo tak jak mówiłem, wieje. Maszyna naprawdę długa i to co właśnie mówili, że Trion jest dużo większy niż właśnie Tucano, to jest to tutaj widać. Maszyna jest naprawdę dużo dłuższa od Tucana. Header, jaki tu mamy, to prawdopodobnie jest klas Conspeed 8,75. Dwa rzędy jest więcej niż u szwagra, bo szwagier ma 6,75 przy Tucanie. Tutaj mamy założony 8, tak jak mówiłem, 8,75, napędu widzę nie ma, ale koło ma z tyłu bardzo duże. Nie wiem, jaki tu jest rozmiar założony tych kół, ale bardzo fajnie to wygląda. Przystawka szybko się dosyć rozkłada, wydaje mi się, że szybciej niż w Tucanie u szwagra. Odkurzacz mamy założony tutaj, widzę, na podajniku pochyłym. Bardzo fajna sprawa, tak jak w nowym Lexionie. I silnik, powiem wam, że silnik, jak tu pracuje, jest bardzo, bardzo cicho. Nawet tutaj wylot widzę, jest z tej strony. Wylot jest, widzę, rura wydechowa jest z tej strony, a on naprawdę cichutko pracuje. Podajnik ziarnowy bardzo duży, widzę sita 3D. No na pewno maszyna demo jest bardzo duża. Bardzo dużo ma wyposażenia dodatkowego. I ten, żeby było widać.
tutaj dzioba musimy przekręcić. A czekaj, czekaj. Dobra, jestem z powrotem. Trzeba było rozłożyć tam dziubek, bo coś widzę się złożył. Header naprawdę robi wrażenie. Teraz będzie głośno, bo chodzi przystawka. Zbiornik rozłożony, zbiornik duży. Zbiornik naprawdę duży, pokaźny. Ciekawy jestem, ile w to wejdzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo, maszyna naprawdę szeroka, bo to jest kombajn bodajże sześcioklawiszowy, z tego co kojarzę. A przepraszam, to co powiedziałem o tumniku, tumnik jest prawdopodobnie tutaj wypuszczony na lewą stronę. Sieczka, no to sieczka po headerze, no to jest to co można zaobserwować na innych różnych filmach w klas. Tak jak u szwagra w tukanie, header naprawdę robi miazgę. Jest podobno, z tego co szwagier mówił, w porównaniu do tego co miał wcześniej, jest dużo lżejszy. A robotę robi naprawdę pokazową. Widzicie, rozrzutnik tutaj rozłożył po całej szerokości tutaj właśnie kombajnu. Tak jak kombajn przejechał, to rozrzutnik, jeszcze plew dodatkowo widać za sieczkarnią. Sieczkarnia tutaj ładnie rozścieliła. No i co? I 8 rzędów. Widać, jak to kombajn przejdzie, widać, że to troszkę naprawdę zajmuje. Dobra, ja przejdę z drugiej strony. Coś wam jeszcze pokażę, może uda mi się przejechać w środku. Zobaczymy, zapytam tam operatora, czy mogę z nimi przejechać się, zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, do później. Jeszcze na chwilkę tutaj z wami się przywitam. Zobaczcie, jak wygląda oświetlenie już w ciągu dnia. Naprawdę halogeny są dwa, LEDowe, ale naprawdę robią robotę. Jak jechał z naprzeciwka, to raził mnie kombajnem. Będzie wysypywane, nagram wam wysypywanie. Tutaj mamy wózek taki nieduży, ale kombajn macie porównanie to do 60 polskiej. No to widzicie różnicę, jak to wygląda. Jak to wygląda? Dobra, ja tutaj przejdę. Chłopaki będą tutaj podjeżdżać, wysypywać. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo jest pod światło. Bo jest pod światło, słońce świeci, bo już zachodzi. I to tak może być nie bardzo widać. Rura, może szwagier będzie regulował. To zobaczymy, jak to funkcjonuje. Powiem wam, że bardzo mi się podoba ta końcówka tędziowego. Szwagier troszeczkę złożył. I super sprawa, nie trzeba się przestawiać kombajnem. Tylko teraz o, złożył. Złożył, wysypie, o, cyk i leci. Naprawdę, można to porównać do dziobka tego, który jest w sieczkarni. Tego, który jest w sieczkarni właśnie na końcu rury. Ja tutaj się przejdę. Pokażę wam jeszcze kombajn. No i dobra,